Powiedziałem u jednego takiego youtubera, że też robił coś takiego z drapkami, że one tam decydowały, jak tam, ile on wyda w co dzień, jakiś taki... Quiz? Miss? Quiz? Freeze? Kto? Freeze? Może jakiś taki ten Jupiter. W każdym razie, moi drodzy, dzisiaj zrobimy sobie właśnie coś tego typu, że będziemy zdrapywać sobie zdrapki i one zadecydują o tym, ile wydamy w FIFA. Chcielibyście w ogóle więcej odcinków z Arturkiem? To musi być łapka w górę. Ile tych łapek w górę musi być, żebyś ty przyszedł jeszcze? Jo, 50 tysięcy. 50 tysięcy łapek w górę i wtedy z pewnością będzie Artur. Jak będzie mniej, to też tak będzie. Będę. Teraz czas chyba, żebyśmy przeszli do zdrapywania. Co? Zdrapujmy. Zacznijmy może od tych za 2 złote. Zacznijmy od tych za 2 złote. Proszę bardzo, ich mamy po 5. Ja mam wygrywające liczby i muszę tu liczby zdrapać. Lucky na początku. Proszę, panie. Loterię pieniężną Lucky 7. Dobra, drap! Ajajajajaj, było blisko, ale niestety nie ma. Ale jeszcze jest bonus, jakiś BGC. Wygrałem. Mam kwiat. Wygrałem. Co wygrałeś? Naprawdę? Bazyla. No i petarda, i tak się gdzie gra. Jest bonus? Tu jest bonus BGC. Draft bonus, musi być podkowa. BGC. Nie ma. Czyli 2 złote, ale rozpoczynamy. Ua. No to dobra, lecimy dalej. Teraz u mnie jest super 7. A ja zagram w szybkie 50. Wiesz o co chodzi, wiesz uwaga, o co chodzi. Uwaga, uwaga. O, mam 7. 2 złote już jest. Nie, to mam 4. Uła! No na to by wychodziło. Czwórka, siedzi. Mamy już, kurde, 6. Teraz zagram szaloną 20. U mnie też, szalejmy w takim tak? razie, moi drodzy. No to niech dawaj. Szaleństwo nas poniesie. 12 seconds later. No niestety. Te szalone również, 20 takie coś dziwne. Również echo. Dobra. Ja mam teraz 7. U mnie teraz idzie pensja. Wygrywające liczby to 20 i 26. Kapusta. Jest mi bardzo przykro. 20, 26. Nie ma. 55 tysięcy teraz wygrywam. Ja 50. No niestety. Wygrałem 2 złote pocieszenia. Nagroda. Tak? Mhm, bo znalazłem dolara. Moi drodzy, kolejna kasa wpada na nasze konto. Grach od 1 do 5 i kwotę przepisz do danej gry. Znajdź symbol dolara i wygraj kwotę przyczynioną do odpowiedniej gry. Wygrane sumy się sumują. Czyli mam symbol dolara i wygrywam 2 złote. Także... Będzie biba. Będzie biba w FIFA. Proszę bardzo, podwójne... Czas na przerwę, czas na wodę. Myślałem, że całe wypiję, ale nie. Daję wygrywające liczby. 13, 11 i 26. No to teraz szukamy tych liczb. Co to są za drapki? Słabe, tu odkładamy te. Teraz Rubinowa. Wygraj 214 tysięcy złotych. Dej pan spokój. Panie, drap pan lepiej, ty. Którą miałem rubinową, tak? Dawaj ją, a co? A jak tam? Znajdź rubin i wygraj dwukrotność przypisanej do niej kwoty. Uuu, dyszki! 20 złotych, panie, ty. Tak. Bang, wpada do kasy. Kocham zdrapki. Tak jest? Szkoda, że nie da się łączyć, nie? Że twoje wygrywające liczby są na mojej zdrapce. Szkoda, szkoda, no. 22... Oho, 29, jest 5 złotych, tu. Stary, skąd ty to masz? No jak? Ze zdrapkulandii. Jakby nie było, mam 2, 5 złotych wpada na konto naszej drużyny. Zdrowie. Stary, to już jest sprawdzamy dosyć, jego. Nie? No 5 złotych. To już jest dosyć. Jeszcze dwie dychy z tamtego, jeszcze 8. Z tamtego. Ja nie, ja nawet nie jestem w stanie tego policzyć. Ja lecę z podwójną grą. A u mnie moje 7. 200 koła do wygrania. Czekaj, mam bonus. Bonus BGC. Ajajaj, kwiat. Nie ma. Nie ma. Nie ma. No nie. No u mnie też niestety nie. Ale, moi drodzy, lepiej 50 zdrapek powiedzieć, że nie, a później ta jedna, że tak. Że tak. Okay. Dobra, ja lecę moje 77. Ja lecę Neonowa. Ponad 25 milionów za wygrane. Co tu się dzieje, łopanie? 21, 22, 28, 32. Mam 7, 5 zł. Ba, ale rozpoczął gość. Jesteś masakratorem zdrapkowym. Drapać to trzeba umieć, tak? No podobno. Kolejne 5 zł na koncie naszego zespołu ląduje dzięki mojej zdrapce neonowej. Mogliśmy wygrać 177 770 zł, a wygraliśmy 5 zł. Gdzie te napisy są, kasa? Halo, gdzie ta kasa? No nie ma. Nie rozumiem. Są dla inteligentnych ludzi zdrapki.
I może my po prostu coś wygrywaliśmy, a my nawet nie wiemy, stary, że tam coś nie, jest wygrane. 250 tysięcy banków. U mnie dzisiaj tak samo. Dzisiaj o poranku. Dzisiaj o poranku. 250 tysięcy banku. W takim razie sprawdźmy wygrywające liczby. Wygrywające liczby to... 35. 34. Ja mam 35. 28, 17, 19 i 18. 06 i 11. Oni mają, które wpisują w tym, które w tym. I oni wiedzieli, stary, że ja to będę nagrywał z tobą i mi dali te. Tak. Dobra. 28, nie ma. 35, 6, 19, 1. Moi kochani kibice, mój drogi Arturze, przed nami teraz napiję się sam. Białe złoto czeka tu. Wygrywamy po 200 tysięcy i dziękuję. Dajcie tu coś, halo. 1, 9, 2 i 20. 1, 32, 14, 23. Super ręcku. Bez. Ale ruszył, ale ruszył. Wszystko się częściej. Nie ma, nie ma nic. Nie będzie niczego. Niech żyje Kononowicz. Nie ma. Nie ma. Kłamiesz. W takim razie czas na podsumowanie naszych wygranych. Tego, co udało nam się zdrapać, wydrapać. 5, 6, 7, 8, 9 i 4 to 13. I 5, 18. 18 i tu no. Mamy 20 złotych. 38 złotych. Tyle mamy. W takim razie, moi drodzy, przychodzimy na FIFA, no i trzeba za 38 złotych coś tam pokupować i otwieramy paczuszki. I moi drodzy, wylądowaliśmy w FIFA na naszym koncie. FIFA pointsów jest 1000, bo tak mniej więcej to wyszło za to, co udało nam się trafić w zdrapkach. I tu moja szybka matematyka, Artur w ogóle mi nic nie pomagał. Otworzymy po dwie złote paczki zawodników premium i później jeszcze złote paczki premium. Każdy z nas po jednej takiej, jednej takiej. Dobra. Chcesz zacząć? Mogę. Proszę. Te otwieraj. Tą, którą mam, mogę teraz mam wyjąć. Ja. Czyli, że mam tą... Tak. Za FIFA pońcy. Tak, i tak. I proszę państwa, przygotujmy się, bo tu mogą się dziać naprawdę niesamowite rzeczy. W zdrapkach nam się nie poszczęściło. Ale co tutaj? Merry Christmas. Coś tak? Słabo. Słabo, słabo. Zawsze może być gorzej. Aduris. No to teraz ty może. Zobaczmy, kto jeszcze będzie patrz. To oprócz Adurisa Fanaken. W takim razie, moi drodzy, ja otworzę tę drugą paczkę złotą. Zawodników premium za 350 FIFA pointsów, a to wszystko przypomnę dzięki temu, że zdrapaliśmy taką niesamowitą kwotę w zdrapkach. Zobaczmy, co teraz będzie. Patrz. Pa, teraz coś lepszego. Pa, będzie tak, walkout. Bo pa, będzie walkout. Boże, co to jest za zawodnik? Bramkarz, to jest Keylor Navas, Paris Saint-Germain, bramkarz. Keylor. Wiem. A jest. Ty to jesteś dobry, no. Podglądałem. Nie, bo ty w ogóle jeden kanał masz z piłką, tak? Coś w tym? Piłką nową związany? Nie. Trochę, czasami. No. Pa, i w golfa gra. To nie na was, to powinien być Gareth Bale. To jest on z innej gry przyszedł. To było... Ładnie, co? Brawo, piękne. Ale tu wyszedł. Panie kochany. Zobaczmy, kto jeszcze oprócz niego. No nikt ciekawy. A po ile taki Keylor na was chodzi? Upa, 25 tysięcy monet. O, panie. To my jesteśmy zarobieni. Nie dość, że tam zarobiliśmy, jeszcze tu w pipie. Nie za... to chodzi, jakiś taki po prostu... Nie wiem, alergia. Mało łapek w górę jeszcze. Za mało. Zdecydowanie. Musisz się popłakać, co? Tak? To emocje zawsze są, no. Nie umiem. Dobra, moi drodzy, przejdźmy do tych drugich paczek. Nieco słabszych, ale może okażą się lepsze. Przed apertura. Za FIFA pońcy. Otwiera, Boże, ale nim tu miota, nim jak szatan. W tych paczkach może być coś niesamowitego, ale czy tak będzie, kolego? Po raz kolejny coś tu. Nie pomijaj. Będzie coś. Niezłe. Będzie. Będą ekrany. Będzie. Norwek, bramkarz. O, czemu cały czas bramkarze? Nie wiem. A co dzisiaj jest dzień bramkarza? Jarstein. Hola! Hello! No i to by było na tyle. Zobaczmy jeszcze, kto w paczce, może jakiś Polak, rodak? Nie ma. I moi drodzy, w tym momencie przed nami ostatnia paczka w tym odcinku. Dzięki temu, że zdrapaliśmy te zdrapki. Nie. Tu, tą. Pójdźmy w tę stronę i zobaczmy, co też się będzie działo. Kolejny raz tu ładne takie, ale tu już brzydkie, a to wiadomo, że... Ja będę miał kozaka. Redmond, ale już nie ma co otwierać.
No dlatego mówię. Także się tu zdrapał. Ale jednak udało się, trafiliśmy tu w fifce na wasa za takie zdrapeczki. Następnym razem może trzeba więcej zdrapek albo jakieś lepsze. No i od razu weź kogoś, kto to będzie drapał, nie? No właśnie, Adriana nie ma z nami dzisiaj, dlatego nie ma kto drapać. Nie ma Adriana, bo Adrian... Nie ma go. Po prostu go nie ma. Moi drodzy, no cóż, będziemy kończyć po prostu, tak? To są te, które nie weszły. To są te, które weszły. Tak, a później weszło to, co widzieliście. Jeżeli ten odcinek wam się spodobał, to pamiętacie, co macie zrobić. Właśnie. I suba też możecie. I do Artura też zajrzycie na Instagramie gdzieś? Może, mogą. Mogą, mogą. Moi drodzy, macie jakieś propozycje? Ja nikomu nie zabraniam. Dobra. Sorry. Macie jakieś propozycje odnośnie kolejnych odcinków z tym panem? Albo z kimś innym? Raczej z tym panem chyba, co? Lubicie go czy nie? Dajcie o tym znać w komentarzu. Na dziś to wszystko i widzimy się w kolejnych odcinkach. Do zobaczenia. Cześć. Cześć.